Nadszedł czas rozpoczęcia naszej imprezy, imprezy święta brzozy, betulali, jak mówiliśmy. Jest to pierwsze święto drzewa na Podlasiu, pewno jedno z pierwszych u nas w kraju. 3-4 centymetry, to też jest ważne, jaka gruba kora jest. Zobaczcie Państwo, już oddaję sok. To wygląda tylko trochę smakowo, jakby to była zwykła woda. Wierzcie mi, nie. Różne opowieści krążą o tym soku. Nazywany jest na naszym terenie Oskoło. Moi drodzy, to jest taka malutka dziegciarnia, czyli urządzenie do wypalania dziegciu. Dziegieć wypala się z kory brzozowej. Składa się to urządzenie w głębi z dwóch dzbanów glinianych, z otworem jeden i drugi też. W jednym z nich wkłada się korę brzozowego do jednego z nich, szczelnie się zamyka, żeby proces cały następował w warunkach beztlenowych. I po jakimś czasie z tego zacznie nam po 10-6 godzinach ciec, właśnie z początku to się smoła pojawia, a potem się pojawia dziegieć.